No witajcie, zaraz pokażę wam wyspę, na której był Piotr Giński z Edbusterem, co spali chyba tam, i zobaczymy, może znajdziemy ich bungalowy. Wejście jest na wyspę możliwe na suchych nogach, tylko w czasie odpływu. Inaczej trzeba kajaczkiem sobie płynąć. Zaraz wam wszystko pokażę. No tak wygląda właśnie takie wejście na wyspę. I tam są chyba też upuszczone bungalowy, podobno tam straszy i tam nikt w tym bungalowach nie chce spać, nie? To jest taka zatoka. Tam widać bungalowki. To jest tylko fajne. No i wchodzimy na wyspę. Opuszczone, rozwalone. Normalnie był resort. Ja wiem jeszcze, która to chata jest Piotra Gińskiego i Edbustera. Ale hardcore tu na pewno był spać. Podobno na tej wyspie straszy. Może to ta chata. Pamiętam, że wchodzili się w jakimś sznurku czy w jakimś drabince. Oła! Na 100% to był resort, jest bar na całym ujęciu. Tam jest jeszcze jeden domek, ale nie wiem, kto jest to. Pomieszczenia ochronne do eboli.